Witajcie, mamy dzisiaj 5 czerwiec, moja pierwsza trasa po urlopie. Kto śledzi Facebooka, wie o tym, że byłem na, no do końca to nie był tacierzyński, no ale na tacierzyńskim można by powiedzieć. Siedziałem, tak, urodziła mi się córka, drugie dziecko, no i sobie integrowałem się z dzieckiem przez pierwsze 2 tygodnie. I pora wracać. Przed narodzinami dziecka dostałem na stan nowego mana. Widzieliście to w filmie o CB Radio. A dzisiaj chciałem wam trochę pokazać no, tego mana. No, rok temu jak on przyjechał do nas na firmę, na zabudowę. Taki był szybki rzut. Co i jak. A dzisiaj chciałem wam go zaprezentować. Siedzi. Jakoś zaprezentować go chciałem no, w całej okazałości. Tak więc oto mój niebieski man TGL 8250, czyli 8 ton DMC, 250 koni mocy. Razem z przyczepą, która też ma 8 ton DMC, taki zestaw 16 ton. Miało to na celu głównie stworzenie takiego zestawu, który będzie mógł wjeżdżać bez problemu na Warszawę. No i też do innych miast zresztą, bo tam tak, Toruń chyba 18, Wrocław też 18, Warszawa ma 16 ton. Tak więc można nie wjeżdżać bez problemu w czasie zakazu. Tak się prezentuje maniek. Z zabudową, naszą zabudową, firmy Carpol. Sami to zrobiliśmy. Mam jeszcze jedno auto załadowane właśnie do Suwałk, będę jechał, a teraz jestem w Ostrołęce. Przyczepa mieści, może zmieścić 2 samochody, tutaj zaraz wam pokażę, komu muszę iść po pilota. Jest wysuwany jeszcze podest, aby ją wydłużyć. No, mogłem schować na jazdę, a to zaraz wam pokażę. Tak więc zestaw ma 1875, no tyle co może mieć, no i plus wysuwany podest, nie wiem, 1,50 m chyba się wysuwa. W przepisach jest, że ładunek może wystawać 2 metry, więc po wyciągnięciu podłogi zestaw robi się już długi. Zanim przejdę do pokazu możliwości przedłużania zestawu, pokażę wam wnętrze. Wnętrze jest znane, no tak jak w TGX-ie. No, tylko przystosowane trochę do mniejszej kabiny. No, typowe wnętrze. Tak wygląda półki. Tu się nic nie zmieniło. Takie same jak w moim poprzednim. No może poza tym panelem. Bo w moim, tym białym, tu był schowek do niczego nieprzydatny, bo tam nic nie można było schować, po prostu była dziura. Teraz trochę nad tym pomyśleli. W tym nie mam, nad czym trochę ubolewam, drugiego łóżka. Przydałoby się. Bo to jak wiadomo robi za dobrą szafę. Będę musiał się trochę inaczej organizować z rzeczami. Tutaj mamy komplet różnych przycisków. Pierwszy jest od blokady tylnego mostu. Następny jest taki, to jest blokada uślizgu kół, można tak to nazwać, nie wiem do końca jak to wam wytłumaczyć. No, jak jest gdzieś ślisko i tak jedno koło trochę się będzie ślizgało, to wtedy zadziała ten system i będzie blokował to ślizgające się koło, aby drugie mogło tak napędzać. Następny przycisk, ten to jest asystent pasa. Jak zje, tak trochę najadę na pas, to wtedy brzęczy któryś głośnik, prawa albo lewe, zależy na który pas najeżdżam, ostrzegając mnie, że tak zjeżdżam z pasa. Następny to jest przycisk od, nie wiem, nie działa, próbowałem, żeby chyba, jest radar, wam pokażę z przodu w zderzaku. I żeby nie najechać na tył poprzedzającego pojazdu. Próbowałem, nie działa.
chociaż nie wiem, muszę doczytać, zobaczyć. Wolę nie testować, może tak. Następny przycisk to jest asystent ruszania pod górkę. Tak, asystent ruszania pod górkę, żeby się nie stoczyć. Następny to jest wyłączenie tak silnika, hamulca silnikowego. I to następny, jak już widać, koguty na dachu. To jest tyle. Tu mamy jeszcze przyciski od czyszczenia DPF. Tak, dwa przyciski od czyszczenia DPF-u. Ten jest od testu żarówek i, a wiadomo, awaryjne. Radio fajne. No może fajne, no tyle, że jest w stanie odtwarzać MP3. Więc jedna płyta i jest więcej muzyki czy czegokolwiek. To jest fajne. Tutaj wyglądałoby, że są dwa schowki, jest tylko jeden. Popielniczki. To jest dla mnie beznadzieja. Bo zajmuje dużo miejsca, a słabo się z tego korzysta. Tu jest po prostu zaślepka, tam nic nie ma, nie da się tego otworzyć. To też jest słabe. Nie ma lewarka, jest automatyczna skrzynia biegów. 12 przełożeniowa, to też jest słabe, bo ten samochód, no delikatnie mówiąc, nie chce się zbierać, bo mieli w tej skrzyni biegów, mieli zanim on ruszy to. To jest może nie zautomatyczna, tylko zautomatyzowana skrzynia biegów, tak prawidłowo powiedziane. Lodówka i tyle, tak, tyle z kabiny. Tu na sobie widać, to jest czujnik od tego asystenta pasa. Tu wiatr, jakby ktoś nie wiedział. A tutaj jest radar. Jest radar od tego, abym nie najechał komuś na tył. Próbowałem na placu najechać na przeszkodę jakąś i sprawdzić, czy on będzie sam hamował, ale nie chciał. Szybciej ja reagowałem, bałem się, że w końcu uderzę. Sterowanie radiowe, pompą hydrauliczną i zaworami. Tak więc najpierw trzeba odbezpieczyć start i można wysuwać. Tak to wygląda właśnie. Powinienem wsuwać na jazdę, ale nic nie będzie. Tak wygląda, o tyle można przedłużyć. I wtedy naprawdę robi się już długi zestaw. A jeszcze jak się coś wystaje, to trzeba uważać, żeby przechodniów nie ściągnąć z przejścia dla pieszych. Tak, przedłużona elektryka na specjalnej sprężynie. Siłownik i tak to wygląda, przedłużany tył, chowamy. Jest jeszcze opcja podnoszenia auta, czekajcie, dobra, nie jest to Lora, ale nie jest to do końca też mój pomysł. Kolejne dwa przyciski, góra, dół, można podnosić auto. To jeszcze nie jest do końca skończone, bo brakuje jeszcze jednego elementu tutaj na siłownik, aby po podniesieniu po prostu go zablokować, żeby siła samochodu, który na to najedzie, nie opuściła go na tych platformach. Tak to wygląda, nie podniosę wam do końca. Ja chciałem, żeby to było inaczej zrobione. Ja głównie chciałem, żeby zawias, jak tutaj jest, tutaj w tym momencie jest założony, chciałem, aby był tutaj z przodu. I podnosiło tak jakby tył auta, a nie przód. Jak już uparli się, że ma być tak, to dla mnie jest trochę bez sensu. Chciałem, żeby ten zawias był chociaż tu, żeby były naprawdę długie. Też nie. Nie będę już tego może komentował, ale tak sobie wymyślili. Ja chciałem skopiować od innych, którzy robią tak jak powiedziałem. Widać, że się sprawdza, wożą tak samochody. U nas zrobili tak. Mamy już dwa takie zestawy. No każdy jest trochę inny, bo w każdym coś jest zawsze inaczej zrobione. Ale ogólnie zamysł z zewnątrz, no są takie same. Z wyglądu tylko kolorami się różnią. Mój natomiast, od tych dwóch wcześniejszych, różni się tym, no ja chodziłem
marudziłem, to mam, tak? Na szlakiernik malował mi lusterka. Pierwsza rzecz, która odróżnia mój samochód, że tak powiem, z wyposażenia. Kolejnym elementem jest to, że mam podwójne osłony rowerowe. Może komuś się podobać, może nie. Ja chciałem mieć dwie. I tak, mam więcej obrysówek. Kolejna rzecz. Niektórzy mówią choinka. Innym się podoba, jednym nie. Tutaj mam założonych na samochód 5. We wcześniejszych chyba pozakładali po 3. No, po 3. W przyczepie też mam więcej. Chciałem jeszcze dwie więcej, ale elektryk uparł się, że nie. Ale może z czasem sobie sam założę. Istotną rzeczą też jest, że mam koło zapasowe. Tutaj. W dwóch poprzednich kierowcy, którzy mieli jeździć, nie interesowali się tym za bardzo. Nie mają. Mają koła zapasowe, które leżą na placu, ale nie mają kół zapasowych przy sobie. To tak. Następnie. Obrysówki właśnie w wysuwanej części podłogi. Mam wpuszczone w tą osłonę. W tamtych dwóch wcześniejszych obrysówka jest jedna na samym końcu i są uszkodzone, łatwo zahaczyć. Następna rzecz odróżniająca jest to, co widać. 6 lamp. W dwóch wcześniejszych autach są tylko 4. Znowu ktoś powie choinka, za dużo. Ja zawsze chciałem mieć 6 okrągłych, udało się, mam. No i logo. Nasze firmowe logo. Tego też nie ma we wcześniejszych autach. Jest w jednym taka mała tabliczka przyspawana. Tu jest duży napis. Po tym można mnie aktualnie poznać. Dwa następne samochody, które są już u nas w produkcji, będą miały też już takie logo. Nie wiem, czy będą miały dokładnie taki tył, ale takie logo. Tu tył jest po części, to już we wcześniejszych, to tak wygląda podobnie. Jest moim pomysłem, chociaż to skopiowanym po dużej części. Chciałem mieć taki tył, aby po prostu na jazdy wysuwając, po prostu je położyć na ziemi. Te inne lawety, jakie mamy, to było trzeba tam otworzyć zabezpieczenie, wysunąć, podnieść, założyć na mocowania. Schodziło się. Tutaj raz, dwa wysuwamy, kładziemy, gotowe. Bez żadnego siłowania się z tym najazdem, który akurat w tym wydaniu jest dość lekki, ale to jest wygoda. Następna rzecz, sterowanie poduszkami i hamulcami przyczepy jest założone pomiędzy osiami. Tak chciałem. We wcześniejszych jest założone, tu jak widać, lampkę od cofania. Lampę to w tym miejscu jest. Ja chciałem mieć między osiami, mam, udało się. Te światło cofania zresztą też jest tylko w jednej poprzedniej lawecie, bo udało mi się po prostu przeforsować, żeby tam był, a tutaj bez problemu elektryk założył. Nie miał wyjścia też. Trochę się muszę poskładać, pora jechać. Kliny pod koła. Też fajna rzecz. Przydatne. Są fajne, bo są. Wystarczy złapać. I wyjmujemy. Tak. To jest wygoda. Kolejna wygodna rzecz. Co jeszcze ciekawego można powiedzieć? Przyłącza wam pokazać. Jest ich trochę, co? Są dwa dolne przewody od hydrauliki, następne od hamulcy. Wyżej mamy ABS i światła, a po środku jest jeszcze sterowanie zaworami od, no tutaj od tej hydrauliki całej. Tak to wygląda. Bańka. W dwóch poprzednich jest założona z lewej strony. Tam jest niewygodnie, bo jest za rowerówką, mało dostępna. Ja chciałem, tutaj mam. Tak to się prezentuje. Tak ten samochód wygląda, takim jeżdżę. Wyszedł chyba całkiem przyzwoicie. Jeszcze parę rzeczy chcę w nim zmienić, ale to z czasem.
na to potrzeba trochę czasu. Wolnego, może tak przede wszystkim, żeby to było kiedy zrobić. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość, jeżeli ktoś w ogóle był ciekawy, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Jak Was interesuje coś jeszcze, jak coś działa, co Wam pokazać, pytajcie, piszcie. To jeszcze nie koniec. Pomyślałem, że skoro powiedziałem Wam, że łatwo na jazdy wyciągać, łatwo się tym obsługiwać, postanowię Wam to jeszcze pokazać, jak to wygląda. Naprawdę w kilku ruchach się tą czynność wykonuje. Zaraz zobaczycie sami. Prosty mechanizm na ekspanderach. Tablice. Jedna tablica, druga. I wystarczy pociągnąć. I to wszystko. Proste, nie? Łatwo, bezboleśnie, bez dźwigania. Teraz czas na rozładunek, bo tak w ogóle to jestem, czyli rozładunek, jestem już w Białymstoku, drugi punkt. Tu Berlingo odebrałem u Wojciuli Citroena i właśnie na Iveco odbieram. Muszę przeładować, Iveco pójdzie na samochód, ten zostanie na przyczepie i jadę do domu. Samochody załadowane, wystarczy jeszcze spiąć szybciutko po trzy pasy na auto i do domu. Jak widzicie, zestaw załadowany. Równie szybko jak rozłożyłem, schowam na jazdy i pędzę, bo jeszcze mi starczy czasu. Zostało 3 godziny, no nie całe 3, ale ten czas wystarczający powinien być, dojechać do domu. Ale jeszcze zanim ruszę, jak już jestem w kabinie, to Wam pokażę, co mnie irytuje. To wyłączę może sprzęty. Pokażę Wam, co mnie irytuje trochę w tym samochodzie jeszcze w kabinie. Mocowanie, podstawka pod kubek. Typowy kubek termiczny. Widzicie? Nie trzyma się. Jest tu w drzwiach. Ale jest niewygodnie z tego brać, ale no przynajmniej się tu nie przewraca. W tej podstawce dobrze siedzi jedynie kubek papierowy. Jedynie kubek papierowy
ze stacji benzynowej. On się nie przewraca. Reszta innych kubków, próbowałem różne kubki termiczne, jakieś ten i nie siedzą, wywalają się. To jest niefajne. Kolejna rzecz właśnie niefajna. Telefon. Dobra, teraz już naprawdę kończę, spinam się i spadam stąd. Na razie.